W 444 odcinku Milionerów grę kontynuowała Luiza Batycka z Wrocławia. Jednak po usłyszeniu pytania uczestniczka zrezygnowała z dalszej gry i zabrała 10 tysięcy złotych do domu. Kolejną osobą, która zasiadła na fotelu gracza, była Joanna Grzybowska z Gdańska. Jak potoczyła się jej gra w programie? Na fladze którego z europejskich państw są trzy pionowe pasy? A. Rosja, B. Holandia, C. Austria, D. Włochy. Pytanie warte 10 tysięcy, które zadał Hubert Urbański, sprawiło trochę problemów. Uczestniczka poprosiła o pół na pół, bo nie była pewna swojej odpowiedzi. Po użyciu koła została jej do wyboru odpowiedź BD. Uczestniczka postawiła na odpowiedź D. Czy słusznie? Oczywiście prawidłową odpowiedzią na to pytanie z Milionerów jest D. Uczestniczka dzięki prawidłowemu zaznaczeniu zdobyła 10 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że nie tak dawno, bo 23 września 2021 roku w Milionerach padła główna wygrana. Zdobył ją Jacek Iwaszko, który odpowiadając na pytanie, kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie, wygrał 1 000 000 złotych. Poprawna odpowiedź brzmiała 1 stycznia 2001 roku. Na szczęście uczestnik znał odpowiedź na zadane pytanie i zapisał się tym samym w historii telewizji jako osoba wygrywająca 1 000 000 złotych w teleturnieju. Fani programu liczą na to, że we wiosennej odsłonie teleturnieju padnie kolejna główna wygrana.